Dobra, więc witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Młodej Lewicy z okazji Dnia Młodzieży. Spotykamy się dzisiaj po to, aby jako młode osoby z Młodej Lewicy oraz osoba uczniowska z drugiego liceum ogólnokształcącego zapowiedzieć nasze plany, zapowiedzieć nasze postulaty wobec przyszłego rządu. Andrzej Duda powołał niestety obecnie pana Morawieckiego na premiera, ale jak wszyscy wiemy, ten rząd po prostu większości nie ma, więc nasze postulaty tyczą się już typowo po prostu demokratycznego rządu, który również Lewica, czyli nasza partia, będzie współtworzyć. I ważne dla nas rzeczy to są między innymi mieszkania na tani wynajem oraz budowa akademików. W ostatnim czasie mieliśmy okazję usłyszeć o zatrważającej historii chłopaka z Krakowa, który mieszkał w swoim samochodzie, dlatego że nie dostał ani miejsca w akademiku, ani nie było go stać ani na pokój, ani na mieszkanie w Krakowie. Mieszkał w swoim samochodzie po to, żeby móc studiować na swoim wymarzonym kierunku. Na szczęście teraz dzięki dobroci Polek i Polaków to mieszkanie znalazło dzięki zbiórce. No natomiast nie możemy polegać na tym, żeby Polki i Polacy musieli wspierać każdą osobę po prostu zbiórkami. I państwo tutaj powinno być aktywne w tym względzie, aby młode osoby nie musiały płacić mas tysięcy na swoje mieszkanie. Kawalerka chociażby w Krakowie pewnie kosztuje co najmniej 3000, w Warszawie tak samo, w Toruniu trochę mniej, ale jednak wiele grudziądzan i grudziądzanek dalej dojeżdża na swoje studia pociągiem z Grudziądza do Torunia. Również dlatego, że nie stać ich po prostu na mieszkanie w Toruniu, albo mają zbyt mało kilometrów do tego, aby móc w ogóle ubiegać się o akademik. Dlatego jako Młoda Lewica apelujemy o to, aby wesprzeć budownictwo społeczne. Również w Grudziądzu takie budownictwo społeczne by się jak najbardziej przydało, po to, aby samorząd wspólnie z rządem, który będzie finansował takie rozwiązania, budowały mieszkania na tani wynajem, ale również po to, aby rząd budował akademiki oraz modernizował te już istniejące. To, co również jest ważne, to to, aby młode osoby miały szansę na pracę za godną płacę, czyli zakaz darmowych staży i praktyk, tak jak już zapowiadaliśmy kilka miesięcy temu, wychodząc z naszym projektem ustawy dotyczącym właśnie zakazu darmowych staży i praktyk, po to, aby młode osoby nie musiały rezygnować ze swojej pracy, nie musiały rezygnować z godzin na studiach, tylko po to, aby odbyć praktyki w pełnowymiarowym etacie za darmo. My jako Młoda Lewica wychodzimy z założenia, że każda praca zasługuje na godną płacę, po to, aby młode osoby poza doświadczeniem również mogły mieć szansę na to, aby zarobić na tych stażach i praktykach. I teraz zapraszam do głosu osobę uczniowską z ucznia z drugiego LO. Dla mnie, jako dla młodej osoby uczęszczającej do szkoły, ważne jest to, żeby wycofać nauczanie religii w szkołach. Szkoła powinna być miejscem otwartym dla każdego ucznia, a nie narzucać wartości jednej religii wszystkim uczniom. Organizacja tych lekcji powinna odbywać się w miejscach kultu danej religii, danego wyznania, a nie w szkole, która jest instytucją państwową. Szkoła powinna być świecka, powinna być miejscem dla każdego ucznia. Wszystkie symbole kultu religijnego powinny zostać usunięte, ponieważ nie powinny one wyróżniać żadnej religii. Szkoła powinna być świecka. Kolejnym dla mnie bardzo ważnym postulatem są podwyżki dla nauczycieli, ponieważ płace nauczycieli są na poziomie nieakceptowalnie niskim, w szczególności jeśli spojrzymy na zadanie, jakie ci nauczyciele pełnią, jakim jest kształcenie młodych osób, które często też nie są chętne do tej nauki z powodu przeładowanego programu nauczania.
też ich praca wymaga od nich takich cech jak wrażliwość, empatyczność, wytrwałość, bo zmagają się z różnymi problemami, takimi jak spory rówieśnicze, uczniowie z uzależnieniami, czy uczniowie z problemami zdrowotnymi, czy to natury fizycznej, czy psychicznej. I uważam, że po prostu należy im się za to godne wynagrodzenie w stosunku do tego, co robią, ponieważ no, płaca podstawowo początkującego nauczyciela jest zaledwie o 90 zł wyższa niż aktualna płaca minimalna, a nauczyciela mianowanego zaledwie o 290 zł. To jest również punkt zresztą, który będzie poruszony w umowie koalicyjnej przyszłego rządu. Z tego, co wiemy, ma być to podwyżka skokowa na poziomie 20-30%, więc na szczęście również na realizację tego postulatu w najbliższym czasie mamy.